Elo, elo! Z tej strony Kapitan Blady, a dzisiaj sobie gramy w Paydaya 2. Ze mną jest Pibi i Mati i agent Mati. Cześć. Ja. Witam. Dzisiaj zrobimy sobie naszą ulubioną misję, przynajmniej moją ulubioną misję, czyli Shadowright. Moją też. Shadowright ogólnie nie jest trudną misją, chociaż teraz będzie nowy poziom trudności, więc na pewno będzie troszkę trudniej. Aczkolwiek Mati nie grali jeszcze w to nigdy. Więc mogą mieć leciutki problem, ale spróbujemy. Może akurat się uda. Może akurat pyknie. A, nie wiem. Przypominam, że w tej misji chodziło o to, że to jest misja na cicho i trzeba po prostu ukraść tam odpowiednią ilość tego sprzętu. To jest mam teraz do was pytanie odnośnie taktyki. Gadaj. Jak chcecie, czy przynosimy wszystko przez kanalizację, czy tam postawić śmietnik, do którego będziemy mogli od razu wszystko kłaść? Śmietnik chyba będzie taktyczniejszy. Bo tak, i wejdźcie teraz na mapie, czyli replacing. No jestem. Zauważcie, że to jest całkiem spore, co nie? To tak, zaraz wytłumaczę. Zaczynam wam rysować wszystko. Zaczynamy tutaj, proszę nie rysować beze mnie, co nie? Zaczynamy tutaj. Tak, tutaj zaczynamy? Tak, tutaj zaczynamy. Ogólnie tak, mamy kilka dróg. Moment, poczekaj, bo muszę się skupić. Aha, dobra. Zaczynamy tutaj, no i ogólnie tak, gdzieś tutaj są kanały ściekowe, możemy przejść kanałami ściekowymi do tej całej bazy, w tej całej bazie, tutaj na terenie tej całej bazy, tutaj są poukrywane specjalne skrzynki, które po prostu musimy wykraść. Naszym zadaniem jest po prostu je wykraść i zanieść je z powrotem do vana. W tym przypadku mamy specjalne ułatwienia w cyklu, że możemy je zanieść troszeczkę bliżej. W tym przypadku to jest ułatwienie z cyklu śmietnik, że po prostu jakby skradziony sprzęt wrzucamy do śmietnika i on później w jakiś taki sposób do nas trafia, co nie, bo to jest w ramach akcji. Alternatywą jeszcze były różnego rodzaju haki i tak dalej. I tak, na tej mapie jest pełno strażników. Pamiętajcie, możemy zabić tylko czterech, czyli tylko teoretycznie cztery osoby mogą nas zauważyć, ale najlepiej by było, żeby po prostu unikać tego jak najbardziej, ponieważ no, to jest na... Jak będzie piąty strażnik, to szkoda, odpowiedzenie na pager nic nie daje, to jest koniec. Więc staramy się po prostu nikogo nie zabijać. No dobra, a chodzimy w sensie tak razem, czy się rozdzielamy? Na razie razem, potem najwyżej was przydzielę. Okay. Wiecie co, ja najwyżej mogę sobie zaznaczać wam strażników, wy będziecie tam okradali. Na pewno tak, będzie na pewno zaznaczanie, ale przez kamery, przez co chcesz zaznaczać? Mogę przez kamery, mogę stanąć na dachu i oznaczać. Jak zobaczymy, zobaczymy. Ale jako tako razie... każdy może oznaczać strażników, co nie? Czy tak, tylko tak, może dobra, oznaczać. Okay. Pod F-em się oznacza strażników. Dobra, w każdym razie wchodzimy do środka. I tak, musimy... Na tym terenie są kamery. Kamery będziemy musieli się dostać w środku, jakby ten... Security room jest zawsze w tym samym miejscu, więc dostajemy, ja się tam na przykład dostaję, ja załatwiam strażnika od kamer, więc jeden strażnik już leży, ale dzięki temu nie mamy kamer. To już mega ułatwia. Druga sprawa, że każdy musi mieć łom, nie każdy, będzie trzeba znaleźć łom, który pozwala otwierać skrzynki takie. No i potem już po prostu, dobra, to już resztę to po drodze się dowiecie. Ready. Mam nadzieję, że się dowiecie po drodze. Czemu masz PB wykrywalność 6, co takie sobie wziąłeś? Shotguna. I to gramy też na tym najwyższym poziomie, tak? Tak, to więc to jest... to będzie ciężkie. Przygotujcie się. Więc naprawdę ostrożnie ruszamy się, ostrożnie wykonujemy ruchy. Dobra, wszyscy za mną, siup. No, teraz uwaga, bo tutaj może być strażnik. Tak, tutaj może być strażnik, więc tutaj ostrożnie. Nie ma, jest na dole. Jest na dole, ale go chyba będzie trzeba załatwić, bo on ma... No też tak myślę, jest. Bo tutaj dobra, mamy świetnie. Tego jednego ale uważam, bo tu może być kamera, nie zabijaj go. O, nie ma. Jak chcesz go zabić? O, patrz, nie trafiłeś go za pierwszy raz? No, znaczy, za pierwszy raz nie trafiłem, no to odpowiedz. I tak, i tutaj macie taki magiczny śmietnik. Poczekaj, zobaczyć, tu kamery nigdzie nie ma. Jest strażnik tam przy wejściu, dlatego będziemy wchodzić przez coś innego. Tutaj macie śmietnik magiczny. I tutaj możemy wrzucać cały łup, co nie? I on będzie nam zapisywany. W moim przypadku ciała. Naszym zadaniem jest ogólnie wynieść 12 przedmiotów. To jest jakby nasze zadanie. Tędy nie wchodzimy, Pibi, bo tutaj... Ja wiem. Będzie strażnik. Dobra. To tędy proponujesz wejść, wetynwek... Ja proponuję... Ja zawsze jak robiłem Shadowright, zaczynałem od góry jeszcze. Zawsze górne piętro zaczynałem okradać.
Tak, ale jak chcesz tam wejść? Chcesz wejść przez dach? Tutaj drabiną, tam się skoczy i będzie. Dobra, chodźcie, to będzie bardzo trudne. Wiecie, jak ja to zaczynałem, to spadałem praktycznie zawsze. Dobra, musicie ogólnie wziąć sprint i przeskoczyć na drugą stronę. A jak spadnę, to się nic nie stanie, co nie? Staniesz, bo możesz umrzeć. No ale to, albo mnie wystraszyliście, że to jakieś trudne jest. Normalnie przeskoczył. Tak, normalnie. Moje początki to. Dobra, chodźcie. Dobra. Chodźcie, Bloody, ty coś mówiłeś wcześniej na temat tego, jak sprint, jak sprintem biegnę, to nie jestem bardziej wykrywalny, tak, nie? Nie, jak sprintem biegniesz, Mati, no, zabijcie go szybko. Ale szybko, zabijcie go. No ja tu jestem po tyłach. Ale mówię o Mati mi jeden. To mów do mnie, agent, i będzie wszystko okej. Okay. Agent, ja mówię o Mati. Mati, wiem, strażnik. Nie, bo odpowiadamy wy dwóch. Wiem, to jest błąd. Potwierdzam, idzie drugi. Szybko, uciekajcie stamtąd. Ej, bo już dwóch chyba, nie? Już leży. Masakra. To już jest źle. Dobra, wchodzimy tędy, po malutku. Tu na kucaczka, żeby jak najmniej was zobaczyło. Mamy problem odnośnie ciała na moich plecach. No to zaraz gdzieś się schowamy. Zostaw go, gdzie. Tutaj jest jeden cywil. Nie, bo oni tu teraz będą wchodzić, jak otworzyliśmy te drzwi. I coś się stało? Jeden cywil, to cywil. Co, zrobisz z nim coś? Za po samochodem? Pierwsze, strażnicy teraz tu mogą będą wchodzić tutaj. No ja to w ogóle, słuchajcie, w tym magazynie kompletnie nie widzę strażników. I tutaj też będą mogli wchodzić. I przez schody będą go widzieć. To gdzie go chcesz schować? Ja go proponuję zabić. No ale jak go zabijesz, aha, to go wtedy możesz wynieść, tak? No dobra, no, mogę go wynieść. Ale ktoś będzie musiał mi przytrzymać drugie ciało. Aha. No to daj, ja go wezmę. No przytul go. Mam. I co? Dokonujemy egzekucji? No dobra, dawaj, załatwię go. Dawaj, zabijaj. No, chyba schowaj. I wynosimy. Kurde, to, bo gdzie to wynosimy? Spakuj mi go ktoś. Wynosimy go... Ja go teraz... wynoszę. Pokoń. Teraz, dobra, wiecie co, na razie postójcie sobie może, nie wiem, to sumie, gdzie Mati, nie, no idę, nie właśnie, Pibi, chciałem pytać. Na zewnątrz po prostu zostawimy ich. Zostawić. Idę za tobą, idź, śmigaj. Czyli tam jest strażnik, ale nas nie zauważy. Ej, ale jest jakoś mało kamer właśnie. No wiesz, może lepiej. To też kwestia ułożenia mapy. Dobra. Wiesz co, Mati, ja ci tu nie będę psuł rozgrywki, więc połóż tu, ja sobie już poradzę. Tutaj go zostawić, czy co? No tutaj go schowaj, ja jeszcze poradzę. A powiedz mi na... Ej, czy wrzucać do kanałów, ten? No właśnie nie, Bladi, bo mówiłeś, że do śmietnika będzie bardziej taktycznie. Tak, ale w sumie mogliśmy przez kanałami do tego śmietnika zrobić przejście, no ale dobra, już trudno. Mogliśmy, możemy cały czas. Dobra, idę co, mapę. Ja wiem, że niewiele robicie, ale po prostu... Ogólnie Mati, co powiesz? Ładnie tutaj za tymi, mi się podoba. No. Piękne to tu jest. Pełno takich mieszkań dla bezdomnych. Kurczę, wypas. Ja bym tu został chętnie. Faktycznie, dwóch strażników na dach. Nie ma szansy. A tam na dach jeszcze szedł cywil przecież. Uważaj. Nie, kurde. Ej, mam pomysł, Mati. Może zabijemy tego strażnika, co jest jednak... Dobra, mam pomysł, Mati. Znaczy, Pibi. No. Może zabijemy tego strażnika, co jest przed wejściem, tam na dole. Tam przed tym normalnym przejściem. No. I tam też będziemy wynosić... No wiesz, to jest rzeczy. Najlepsza chyba. Dobra, to... wykonać. Na drabinę wejdź i na drabinę wchodzisz. No jestem. No, i podnieś. Mati, ty masz już ostatnie życie, więc nie możesz już ani razu paść. Wiem, to są szare ekran. Zabiłeś tego strażnika? Zabiłeś tego strażnika na dole? Tak, leży. Może byśmy podnieśli tak Mati, co? Ej, podnieś, aha, sorry. Agent Mati, podnieś Matiego i te skrzynki, które tam macie, przyciskajcie przez PB. Tak. Oni ci będą podawać skrzynki przez ten szczelinkę. Tak, już tylko pozbieram znajdźki. Nie wiem, Bloody, mam potem pozbierać wszystkie, a resztę? Znajdźki zostaw, nie robimy tu znajdziek akurat. Dobra. Na razie mi się ten. O, ja wam rzucam skrzynkę, wy te skrzynki przeciskajcie przez... Dobra. Ten tego. Mati, tak wystarczy. Tak, wystarczy? Okej, dobra, nie ma. Tak, bo on sobie sięgnie. Spoko. Bo widziałem, że ty to przerzuciłeś fachowo daleko. Ogólnie, co tu robimy? Wynosimy teraz łup po prostu. W całej mapie jest rozsiany łup, który po prostu teraz wynosimy. Co nie? Jesteśmy takimi złodziejami z magazynu. Łap. Kręgle robisz? No. Czekaj, tylko dorzucam połysy. Prawie. Wiesz, no na razie nie wiem, na co to wydawać. Później to ogarnę. Później. I to co dobra, mamy, wbrew pozorom mamy, o kurde, dobra, nie, jest okej. Okay. Mamy bardzo dobrą sytuację. Aha.
Potem będziemy musieli, ogólnie taka sytuacja jest PB, że przy zbroi samuraja nie ma żadnych strażników, więc będziemy mogli je otworzyć, tak na dobrą sprawę, wiesz? No ale wiesz, w oknie jest jeszcze możliwość zobaczenia. Wow, co to było? Co to było? Ups. Mati! Co zrobiłem? Rzucił granata. Było całkowicie przypadkiem. Mati rzucił granata. Czyli mamy spieprzeć, tak, czy co? No nie, no już nie. Teraz komisję jest, bo już nie wykonamy jej po prostu. Teraz to resa. Wiesz co, Bloody, ja proponuję zrobić... Ale będzie hajs za to, nie? Czy nie? Nie, będzie, bo zrąbaliśmy misję. Aha, w takim sensie, dobra, ja rozumiem. Ja zrąbałem, nikt nie zrąbał, tylko ja. No. Wiesz co, Bloody, powiem, ja ci powiem, że lepiej zrobimy tą taktykę z termitem. No bo masz najtrudniejsze zadanie, no to umówmy się. No, mas, ale... Przecież jak ja bym tam poszedł, to kompletnie. Długo nie grałem. No zawsze możemy zrobić prostszą misję na początek, bo tak rzuciliśmy się na głęboką wodę. Dobra, jeszcze właśnie... raz, no jeszcze raz, teraz się uda. Bo ty, Bloody, właśnie rzuciłeś dwóch, możemy powiedzieć, że nowy gracz. No my jesteśmy tak, że ja to w miarę się... Misję. Oj tam, dobrze wam szło, tam widziałem, że się świetnie bawiliście z tym słupkiem. Znaczy wiesz, ja was słucham i robię to, co mówicie i to jest też spoko. Dawaj. Ogólnie zawsze ja robię to inaczej, no ale dobra. Takie mam wrażenie, że się naprawdę rzuciliśmy na głęboką wodę. Na tym najwyższym poziomie. Jest, ale powiem wam, że jak uda nam się zrobić tą misję, to będzie gruby hajs. Dużo hajsu będzie. No jeszcze więcej niż na już, nie? Jest bardzo, tak, to jest misja, to jest jedna z najbardziej dochodowych misji ogólnie. To czekajcie, no to rumy, ja zachęciliście mnie, zachęciliście. Z całym lutem to było jakieś 11 milionów, to teraz jak to jest jeszcze większy, to będzie około 15. To co? Bardzo, robimy bardzo cudownego baga na ile? Tak, próbujemy. 15. Na 15, dobra. 15. Nie zdążyłem. Ja też nie zdążyłem. Mati wziął. Masz też. Oba Mateusze mają, okej. Okay. Aha, okej, okay, sorry, dobra, bo nie zauważyłem. Uff, jest. Dwa. My chyba naciskamy to ciut, znaczy nie wiem, czy nie nacisnąłem czasem zbyt szybko. Znowu robimy tą. That same? Znowu robicie manewr ten? Okej. Okay. Manewr słupek. Manewr słup? On może akurat pójdzie w dół, kto wie. Wiesz co, nie, wracaj. Wracaj, więc musimy to przeczekać, tak i tak. Pewnie pierwszy usłyszał cię. Rzućcie mu taktycznego granata. Okej. Okay. Jakbyście wzięli może... wszyscy ten termin, to by nie było problemów. Może taktyczny shuriken? Może być. Z tym termitem to jest ciężko. Gówno. A co on już idzie? Patrzcie, gdzie mu świecę laserkiem. On idzie już w drugą stronę, czy... Tak, czy... Nie, jeszcze stoi. Ale nie, w sensie, ja myślałem, że jak wdepnął w to Gunwo, to że się zatrzymał, jak szedł w naszą stronę. O to mi chodziło. Nie, on tutaj dalej nie pójdzie. Znaczy, ja miałem ostatnio takiego baga, że tu sobie przez ścianę normalnie przeszedł do mnie. To się zdarza. No. To też są ludzie, daj im żyć. O, ja się zdziwiłem. To kamera u mnie, ale spoko, ja tylko przebiegałem. Dobra, zaraz kamery, wykonać. Zaraz włączę kamery. O kurde, ale farci. Dobra, zaraz włączę kamery i będzie spokój. Ja trochę pancerza tylko. Za słupek? Ja powiem, fachowcy no z tej misji z was. No. Po prostu. Fachowcy. Dobra, kamery on leżą. On ma jakiegoś pecha, on już drugi raz zdepnął w gówno. Kamery leżą, no bo wiecie, to jest gówniana sprawa. Taka praca. Taka praca. Taka robota. Gówniana być sprawa. Ochroniarzem w takim miejscu, to wiesz. Ja zepsułem jedną raz misję. No to jest naprawdę gówniana sprawa. Dać. To jest cywil, spokojnie. Dobra. Blady, tam musi być naprawdę ciężko. To... Ile ja tu mam stresu, co nie, ale już robiłem parę tą misję, więc parę razy tą misję, więc teoretycznie powinno być okej. Okay. Kogo zauważę tak z ciekawości? I don't know. Mnie widział. Znaczy jak wyskakuje mi pytajnik, to znaczy, że mnie widział, nie? No, czy to, nie. Czy może wyskoczyć pytajnik wasz tak jakby? Wszystkim, no. Wszystkim wyskakuje. O, Blady nie ma to, po czym to poznajecie jako tak? Chodź tutaj. Kogo Boże, to są pośledzony. Po środku musisz mieć taki jakby wykrywacz. Aha, nie, tak okej, okay, rozumiem, od rozumiem. Od pytajnika do wykrzyknika. Dobra. No, także ja miałem ten. A ja nie miałem. Mi wskazywał. Co to Bloody? Załapałem teraz jeden skacze tam i wiesz, kamery są wyłączone, co nie? Jakby co, ale... A body bag, walkie do... Chodźcie, który jest Mateuszy, strażników. I tam idę. Przepalcie. Co PB? Co mówisz? No tam na dół i przepalić. I już możemy praktycznie wejść do środka. Dobra. Ja już będę wam rzucać rzeczy, co nie? Ale. Dobra, Mati, pal. To też mam zejść? Zejść. No czekajcie. Tak, skacz. A Bloody tam będzie zrzucał. Ja już rzucam wam rzeczy z kanałami, co nie? Walkie doki. Ogarnę tą drabinę. Już mam tylko, że teraz jest... ja będę nosił, bo tam jest strażnik i on będzie was widział. Pewny jesteś?
A gdzie jest strażnik? Przy, przy czym? Przy lince, tam po prawej, wiesz. O, no to dał, tak, to wynoście ten. Niech ten nosi. Nie, nie, rzucę mu, bo bagi też mogą ten strażnicy widzieć. Tak, bagi też mogą widzieć. Strażnicy, ale nie cywile. A, czyli tutaj zostawiać, tak? Dobra. Tak, tak, gdzie okay. Tak. Ktoś o, tam... widzisz, Bradley, właśnie o tym mówiłem, ja już byłem daleko od niego, a dalej mnie widział. Łapie, to nie wychylaj się po prostu. Dlatego ja nie mogę tam wchodzić do środka, nie? No, łapie, to w takim razie... To chyba, że ja bym stworzył wtedy, to wtedy tak. Nie, to wiesz co, to nie ryzykujmy. Jak ty, tobie, no, tu masz takie bugi, jak ty masz takie bugi, to lepiej byłoby, żeby ten... A po drugie na materiale będzie więcej widać, a nie? Ej, bo tych toreb tutaj mamy dużo, może Pibi pójdę z tobą, za tobą z jedną torbą. Nie, wiesz co, chcesz ogarniać, ja nie pamiętam, bo tam musicie chodziło. Uważać na strażnika. Ja tutaj musicie chwilę poczekać, bo okay. Jeden strażnik do mnie idzie, więc jest, no, będzie dobra. Postój. Halo. Co tam u ciebie w wielkim świecie na górze? Widzicie, już na początku mamy 2 miliony. Nie widzę. Gdzie to pokazuje? Tab przytrzymaj. Fajnie. Mm. I to jest równy podział, wszyscy dostają, tak? Tak, zawsze jest dzielenie na 4, nieważne. Bo to jakby misje są zrobione tak, że ty grasz na... I prowizje dla Bejesz, dla Bejesz. Kooperację. Czyli teraz jakbyśmy teraz zakończyli, to każdy dostał po plus 500 tysięcy. O! I will fade to nawet... dark. Coś jakiś ten, kurczę. Osiągnięcie znowu. No właśnie, to jest takie losowe. Każdy dostaje taką jakby przypowiednia, to jest taka... Jakbyś otworzył ciasteczko z wróżbą. I to coś daje specjalnego, czy coś? Nie, to po prostu sobie jest, tak? Wizualny efekt. Okej. Kurwa, co za cywil. Dobra, zdejmę go. Dobra, Bloody, teraz ci powiem. I to będzie sąd, jak nam to wyjdzie. Lecą strażnicy. No wiesz. Bo nie mają tego wielkiego kontenera pod sobą. O nie, no. O nie. Idź sobie stąd, błagam, idź sobie. O nie, jeszcze tego mi brakowało. A oni coś przywiozą, tak? Nie. No teraz strażników przywiozło, ale masę. Uhuhu. Ej, jeszcze więcej niż było. Może byśmy zawinęli. Co myślicie? W sensie ja proponuję ogólnie popływać sobie. Do domu. Czyli płyniemy do tego miasta. Idź sobie stąd, błagam, szybciej. Co za gościu, idź sobie stąd. W ogóle dyli mi się po prostu, bo chciałem otworzyć tutaj siateczkę jedną, a strażnik stoi tak, że będzie mnie widział, jak będę go naprawiał, co nie? I muszę poczekać, jak sobie pójdzie. Nie widzi drilla, ale będzie widzieć mnie. Zobaczymy przez sobie stąd. Jest, poszedł sobie. Ale fart. A jak wpadnę do wody, to coś się dzieje, czy co? Nie wpadniesz. Powiedz mi, oni wyszli nie na wiesz. Dachu? Tak dobrze? Myślę. Tak, na dachu, teraz idą do środka, cała masa. O, kolejna skrzynka spadła. Ej, strażnik jest nad tym. Pojawił się nowy. Ej, przyszli faktycznie, pojawili się nowi. A widzisz? Czy mi się tylko wydaje? To obózki są. No, trzech nowych widać. Ale gdzie, na dachu, czy gdzie? No, wiesz co, jak jestem w kanałach, to zaraz nade mną, a ich tu, mi się wydaje, nie było. Czy jakąś głupotę mówię. Bo mi się... Nie, no, może pojawili przyjść, mi się nie? Teraz, nie? Pierwszy mogli raz przyjść. Nie wiem. Nie wiem, czy Mati ich widzisz. Widziałem ich przy tam, przez tak? Chwilę. Tak? Się od czasu do czasu pojawia. Wiesz co, ja ci proponuję z tymi Mateuszami na następny hejst jakieś coś na głośno, żeby się nauczyli strzelać. Tak, następną misję zrobimy na głośno, bo na razie robimy na cicho. Chociaż szczerze mówiąc uważam, że Payday to jest właśnie ta wisienka, że... No właśnie tak, no. Ej, moment, czy tu w kanałach jest, czy mi się tylko wydaje? Tu jakiś... A nie, to on jest w piwnicy, tak? Czy piętro niżej. A, on jest w piwnicy. Rzuciłem wam kolejną skrzynkę. Ile nam jeszcze brakuje? Gdzie on rzuciłem? 4 sztuki. Jeszcze 3. Ja tu kanały zwiedzam. Mi się już przekleiło na plecach jak coś. Tam jeden na górze chodzi. Idzie na dach chyba. Też niedużo ich tu jest. I nie wyszedł na dach. Dobra. A jak na przykład wyjdziemy nie z pełnym ładunkiem, w sensie teraz byśmy skończyli, to co? Nie możemy skończyć. Aha. Musimy wynieść 12 sztuk. To jest właśnie też trudność tej misji. I w momencie, kiedy się zauważą, automatycznie misja jest skończona, ponieważ nie możesz zakończyć misji. Masz wtedy, jak się zauważą, masz minutę na ucieczkę. A jeśli, że tak powiem, no nie zaniosłeś wszystkiego, to nie masz jak uciec. Dobra. Ale wiecie, to jest jeszcze ten... Bloody, zrzuć to, bo to nie spadło, wiesz? Jak nie spadło? No nie spadło u góry. Właśnie ten... Cały czas ten. Bo ja nie mogę tego wziąć, bo mi pokazuje, dobra, że spadło. Wiem. A czekaj, a mi pokazywał, że było u góry. Okay. To jakiś błąd. To jest Payday, tutaj też są takie śmieszne błędziki. Masz to? Tak, ja wziąłem. Pimi to ma.
Ale wiecie, to te 12 to jest taka, że musimy to mieć, ale można mieć jeszcze tego więcej. Tak, ogólnie chodzi o to, żebyśmy to zrobili, bo mamy wtedy wygodę, że już możemy ten... Fasolka te sprawy. Że możemy się już bawić w zbroję samuraja. PB Bloody. Zabij go. Nie wiesz, możemy uciec jeszcze. Którędy? Dobra, idę po szybko po szybko po jedną rzecz i spieprzamy do samochodu. Idź po jedną rzecz, PB, cokolwiek. I do samochodu, wszystko do samochodu. Dobra. Chodź. PB, ty weźmiesz jakąś rzecz? Tak. Dobra, tam biegniemy? Dobra. Tak. Tutaj tego strażnika trzeba załatwić chyba, nie? Pierdzielić. Dobra, to zabijcie go, no bez ryzyka. Nie żyje, patrz, leży sobie. I szybciutko do samochodu. PB, masz coś? Mam. Dobra, wszyscy do samochodu. Ej, myślisz, że zdążę? Bo ja ogólnie biegnę z towarem, nie wiem, czy zdążę ten. Chyba 20 sekund? Nie wiem, ciężki towar, nie wiem, czy zdążę ten. Dawaj. 16. Dasz radę? Chyba dasz powinien radę. Powinien dać. Pomóżcie mi, osłaniajcie mnie. Już. Dobra, szybko, do samochodu, daj! Mati! No biegnę tu, strzelać musiałem. Podejdźcie tu szybko, Mati! Który? Mati, no jestem w środku. Uf. Udało się. Ale mówiłem ja do Matiego. Byłem. Byłeś nie po tej stronie. Nie. Mati, nie byłeś. Jezus, wszyscy darli się nagle, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem w polu. Dobra, zrobiliśmy tą misję, zrobiliśmy ją najgorzej, jak się tylko da. Ale się udało. Ale udało się. Bo Mati, a ty byłeś chyba po drugiej stronie. Nie, no ja byłem obok auta. No właśnie, ale nie po tej stronie, co trzeba. Nie, akurat po tej stronie, co trzeba. Bo tam ten się pojawił od razu. Jeszcze 10 dobra, sekund było do końca, już tak darliście się. No bo już no bo chyba, była ty zostałeś w tyle. No nic, dobra. Ja tam Bladiego pilnowałem. Zrobiliśmy ją najgorzej, jak się tylko dało, ale zrobiliśmy... kiedyś ją poprawimy na pewno. Tak wyglądają misje na cicho, w stylu trochę bardziej hardcore ogólnie. No, zróbmy coś na głośno! Dobra. No to tym akcentem chyba będziemy kończyć, co nie? Dokładnie. Taki trochę dłuższy odcinek wyszedł, no ale jolo. Najwyżej go potniesz. Dobra, elo. Cześć. Bye bye.